Cześć siemanko, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Rozpoczęcie mojego karpiowego sezonu nie mogło się odbyć nigdzie indziej, jak nie na mojej ukochanej wodzie, łowisko Krążno. Niestety pogody się nie wybiera, właśnie pada, jest ogólnie mega zimno. No ale tak jak mówię, zasiadka planowana dobre 8-7 miesięcy temu. Nie mogłem się już doczekać, jest to moja pierwsza zasiadka w tym roku. Jestem już prawie rozłożony, pozostało mi tylko zmajstrować jakieś zestawy i umieścić je w wodzie, ponęcić, posądować, zobaczymy, czy coś tutaj się będzie działo. No nie wiem, powiem wam, że mega ciężko tutaj cokolwiek przewidzieć, no bo jest zimno. Temperatura wody w okolicach 6-7 stopni. Krążno nie lubi takich temperatur, wierzcie mi. Ale coś spróbujemy wykminić. Krótka zasiadka, bo tylko 48 godzin. Miejmy nadzieję, że to pomoże, aby otworzyć sezon z rybą. Zaczynamy. Konopia już we wiaderku. Mam tutaj taki miksik konopi z rzepikiem. No i trzeba coś tutaj wykminić. Jak do tego podejść? Jak podejść do tej zasiadki? Jest zimno, słuchajcie. Jest zimno, jest około 6 stopni, może 5. Co chwilę popaduje, dlatego też schowałem się do brolki. Nie wiem, znaczy wiem jak podejść do tego, bo właśnie nie dość, że wczoraj kminiłem jak tutaj zabrać się za to łowienie, to i teraz po drodze też sobie rozkminiałem. I powiem wam, że chcę tutaj na pewno, bo będę łowił na 4 zestawy, to już wcześniej wam wspominałem, że na krążnie za dopłatą jest taka możliwość. I na pewno chcę, słuchajcie, na jednym zestawie złamać wszelkie schematy łowienia karpi w takiej temperaturze, w tak zimnej wodzie, a przede wszystkim na krążnie, bo tutaj, słuchajcie, nie ma znaczenia, czy my jesteśmy, czy to jest wiosna, lato, jesień, czy te karpie mega intensywnie żerują. Tutaj kogo mnie zapytasz, ale też z własnego doświadczenia to wiem, tutaj łowi się po prostu, czy też nęci się mało, drobno. Po prostu sukcesywnie, gdy te karpie wejdą nam w nasze miejscówy, wtedy się dorzuca tego towaru. A ja, słuchajcie, postanowiłem, że na pewno, no bo muszę jakoś tutaj złamać te schematy, żeby dobrać się do tych karpi, a przede wszystkim spróbować, nie wiem, będzie to nowe doświadczenie, tak? Czyli co chcę zrobić? Jeden zestaw, słuchajcie, poleci na grubo. Postanowiłem, że, no to jest krótka zasiadka, no bo tylko weekendowa, 48 godzin. Postanowiłem, że jeden zestaw walę na grubo, czyli cała łódka towaru, nie tam jakieś drobne kule, lecą osiemnastki i to lecą osiemnastki całe. Tego wiadomo, konopia, jakiś płynny pokarm. Wiem, że na pewno powiecie, kurde, co on gada? Tak się nie łowi wiosną. No tak się nie łowi wiosną. Ale co mi szkodzi je na jednym kiju tak zaryzykować, tak totalnie zaryzykować? Nic mi nie szkodzi. Wiadomo, jak nie złowię ryby, to powiedzą, kurde, głupek, co on zrobił? A jak złowię rybę, to co powiecie? Dobra, jeden kij nie zaszkodzi. Trzy pozostałe, wiadomo, będę łowił tak jak się łowi wiosną, wczesną przede wszystkim wiosną. Mamy dzisiaj 22 marca.
coś może popróbuję na ziga, jeszcze nie odpaliłem łódki, nie wiem, czy ta ryba gdzieś tutaj się kręci, czy gdzieś jest w toni. Obstawiam tutaj tą zatoczkę na stanowisku numer 13. Tutaj jest dosyć płytka woda i 2 lata temu miałem tutaj super efekty, bo złowiłem karpia tam 24 kg właśnie o tej porze roku. No ale rok do roku, słuchajcie, nie jest równy. Wtedy było słoneczko, wtedy temperatura chyba też bym musiał zajrzeć w notatnik, ponieważ ja wszystkie swoje zasiadki systematycznie, sukcesywnie zapisuję w notatniku, jaka była pogoda, jakie było ciśnienie, jaki był wiatr, jakie były ogólne warunki, gdzie postawiłem zestaw, na jakiej głębokości, na jaki przypon, na jaką przynętę, jak zasypana, wszystko. Ja sobie każdą zasiadkę zapisuję w notatniku i potem mam takie odniesienie, jakieś tam swoje takie, nazwijmy to, wewnętrzne statystyki. Co poniekąd, jak sobie cofnę się do poprzednich zasiadek i jestem akurat na aktualnie danej zasiadce, jak się cofnę do tych notatek, to sobie porównuję i sprawdzam, czy warunki były podobne do ostatniej zasiadki, jak byłem na tym stanowisku i tak dalej. Dzięki temu też, można powiedzieć, bardziej świadomie łowię te karpie. Przede wszystkim wydaje mi się, o to w tym chodzi, żeby świadomie łowić karpie, a nie, że wywalisz zestaw do wody i złowisz rybę. Ale dlaczego ty ją złowiłeś? Dlaczego ty ją złowiłeś akurat w tym miejscu, o tej porze, na tej głębokości, na tą przynętę? Rozumiecie? Takie gadanie. Dobra, dałem tutaj kulę, dałem tutaj konopię. Oczywiście dajemy tutaj pelecik. Tutaj poleci wszystko z... wiadomo, Grim Sidzik. 6 peletu. Peletu damy troszkę więcej, on będzie troszkę szybciej się rozpuszczał w tej wodzie. Mam tutaj jeszcze coś fajnego. Na pewno dodamy garstkę. To jest taka, słuchajcie, konopia z krylem. To już kiedyś Wam pokazywałem. Tutaj są całe kawałki kryla. Damy tego trochę. To jest spoko. Dobra, tego za dużo nie będę dawał, bo jeszcze płynna konopia. Uważam, że tutaj też powinien ten towar być jakoś fajnie podbity. A postawię na ziga, słuchajcie, postawię na ziga. Spawów nie ma, znajomy siedzi na trójce. Ogólnie z tego, co słyszałem, to cała woda ma być zajęta na ten weekend. A podobno mamy 22 marca, w tym roku tylko jeden karp został złowiony na krążnie. Totalnie mnie to nie dziwi, totalnie. Dobra, tego nie dajemy za dużo. Czegoś tu mi jeszcze brakuje. To mamy, to mamy. Trochę liquida Cream Seeda. Obłędny zapach. Dobra, mamy to. I tak by to się działo. Teraz to wymieszam. Pięknie to wygląda. I tak jak mówiłem, jedna łódka leci full opór. Boatmanek, aktor plus będzie wypchany po brzegi towarem. Na haku nie wiem, co postawię. Albo postawię waftersa, albo postawię 2 tonące. To jest też u mnie rzadkość. I zapominam o tym zestawie. Zapominam o tym zestawie na 48 godzin. Albo coś się wydarzy, albo się nie wydarzy. Pozostałe zestawy, no to klasyka. Może pokombinujemy z zigiem, oby to zadziałało. No i lecimy z pierwszą wywózką w tym roku, ale mi tego brakowało, nawet nie macie pojęcia.
Dobra, pierwszy zestaw. Towaru dałem malutko w tym małym pojemniczku, co tam pewnie było widać na przybitkach. Najpierw muszę sobie zapisać pozycję dom. Momencik. Dobra, jest pozycja dom. I pierwszy to będzie zestaw skrajny lewy. Temperatura wody 6 stopni na ten moment. I on pójdzie w tą zatoczkę. Myślę gdzieś na 1,5 do 2 metrów głębokości. To jest naprawdę fajna miejscówka. Jak jesteście tutaj na 13 na krążnie, to mocno na lewo. Tam są takie trzcinki. Niektóre trzcinki już tak bardziej wychodzą na wodę. I dosłownie przedłużenie tych trzcinek na wodę jest taka, no super tam jest miejscówka, nie? To jest taka bankówka, gdzie zawsze tutaj stawiam, a w szczególności właśnie wczesną wiosną to, no, ryby lubią tutaj wchodzić, aczkolwiek no brakuje tego słońca, słuchajcie. Jakby było słoneczko, to bym był wręcz przekonany, że te ryby tutaj stąd wyjdą. Czekajcie, muszę tak sobie... Tutaj mam 1,6. Jeszcze kawałek. Tam jest lekki namułek, ale tutaj... No trzeba pamiętać o tym, że na krążnie jednak te przypony powinny być nieco dłuższe. Dobra, jesteśmy 45 metrów od stanowiska. O, tu jest jeszcze roślinność. 1,6 i jestem vis-a-vis tych trzcinek. I teraz troszkę na wodę sobie wypłynę. Azymut na przeciwległym brzegu to jest takie między 12 a nie wiadomo czym. O. I to jest ta miejscówka. Tak. I sobie od razu ją zapiszę. Ona będzie pod 1. 2 metry głębokości. Ok. Pierwszy zestaw poszedł. Mega się jaram. Bardzo mi tego brakowało. W końcu jestem nad wodą. Dobrze. Łódka już teraz sama wróci. Dwie kolejne miejscówki, no to już nie będzie tak prosto. To już sobie tutaj będę musiał najpierw coś posądować, coś poszukać. Może uda mi się znaleźć te rybki gdzieś tutaj w toni, czy gdzieś leżące na dnie. Dobra. Chwila przerwy na kawkę na rybach. Już słuchajcie, tak naprawdę, opa, wszystko mam ogarnięte. A mianowicie trzy zestawy są już w wodzie. Trzy miejscówki znalezione. Poszedłem w klasykę, aczkolwiek tutaj znalazłem fajne zapisy. Po prostu na wprost stanowisko numer 13, na 6 metrze, no fajne zapisy. Po prostu pojedyncze jakieś tam łuki. No ale jest to jakiś tam punkt zaczepienia, więc tego się trzymam. A teraz lecę z ostatnim zestawem. Co tu dużo mówić? Nie śmiejcie się, proszę. Na grubo. Cała łódka towaru wywalone. Tutaj postanowiłem, że tą miejscówkę dam, ten zestaw dam na miejscówce nieopodal pomostu. Wysypuję to i słuchajcie, zapominam o tym zestawie. Zapominam do końca zasiadki, niech sobie leży. Dałem to jeszcze na takim wysokim, nazwijmy to czodzie. Po prostu będzie zasypany dywanik, pojedynczy popapik. Gdzieś tam będzie sobie dyndał. I albo ryba wejdzie, albo to będzie jeden wielki niewypał i mnie wyśmiejecie, co ja robię, że nęcę tak ostro we wiosnę. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Także wywożę ten zestaw. Tutaj czekam na branie, a tam idę pić kawę. Trzymajcie kciuki.
Zbranie. Ula, jedzie. Ale jedzie, słyszycie to? No, jedzie. Jak ciągnę za żyłkę. Totalnie nic się nie dzieje. Jest już szaruwa po godzinie 18. Nic się nie działo, ale szczerze, jakoś kompletnie mnie to nie dziwi. To jest krążno, jest zimno, no i jest po 20 marca. Jakby argumentów jest dużo za tym, że nic się nie dzieje, bo to norma. Tak jest. No ale podczas tej zasiadki może być jedno branie, to może być jeden złoty strzał. Uwierzcie mi, że po tak długim czasie niebycia na zasiadce nawet jeden najmniejszy karp by mnie mega uszczęśliwił. Jakoś wcześniej nie było okazji wybrać się na ryby, a była okazja, bo były fajne te weekendy, fajne temperatury, no ale praca, rodzina, no i jeszcze studia, także jakoś nie było mi po drodze. Ale nic, nie ma co się załamywać, nie będzie ryby na tej zasiadce, nic się nie stanie, ważne, że nad wodą. Idę chyba do chłopaków na jakąś tam małą integrację. No i czekamy. Nocka, może coś się wydarzy, a jak nie, to jeszcze kolejne dni, czy tam kolejny dzień. Dobra, do potem. Pierwsza nocka w nowym sezonie minęła dosyć spokojnie. Jak to na krążno przystało. Nic się nie dzieje. Nocka bez jakiegokolwiek kontaktu. Słuchajcie, przed godziną 6 już się obudziłem. Jakoś spać nie mogłem. I powiem wam, że była flauta. Teraz pada, jest jakiś tam wiatr. I widziałem pojedyncze spławy karpi. I dosyć blisko stanowiska numer 13 i pokusi mnie chyba, wiecie, żeby postawić ziga. Jedna pojedyncza przynęta gdzieś tam w toni, może akurat. Lubię na ziga łowić, lubię się bawić tym zigiem, no i też nie ma co ukrywać, mam fajne efekty na ziga, ale w takim pełni sezonie, a nie jakąś tam wczesną wiosną, kiedy jest zimno. Ale warto, według mnie warto próbować łowić na tego ziga. Spróbujemy. Cztery zestawy leżą z gruntu, nazwijmy to. A zwłaszcza, że mam jakiś tam punkt zaczepienia, bo to było dosyć blisko tutaj. Ja wiem, 70 metr. Takie, no, raczej to były spławy karpi, no ciężko też powiedzieć. Ale potem widziałem spławy pod wyspą. To było gdzieś pewnie około w pół do siódmej. No nic, na pewno coś pokombinuję. Tego zestawu, tak jak mówiłem, nie ruszam, ale tutaj sobie przywiozę na świeżo, bo leżą one już tam, myślę, około 20 dobrych godzin, te zestawy. I jeden zmieniam na ziga, gdzieś go tam wywalę na zingę, żółty popek, mega wyporny, który dał mi mnóstwo ryb w zeszłym sezonie. I tyle. Ostatnia nocka? Tak, ostatnia nocka. Zobaczymy, co tam się będzie działo dzisiaj w ciągu dnia. Także ja się biorę za robotę. Słuchajcie, nie wiem, jak wam mam to powiedzieć, ale to jest cały czas ta sama zasiadka. Tylko tyle, że inne stanowisko.
Wylądowałem na 10A, ale dlaczego? Wspominałem Wam, że no, chciałem przewieźć zestawy i jeden zestaw postawić na Ziga. No i tak też zrobiłem, przewiozłem sobie zestawy, a następnie zabierałem się za tego Ziga. Ale najpierw sobie wyleciałem dronem, no i słuchajcie, zobaczyłem bardzo, bardzo dużo karpi gdzieś pływających w toni. Tak mniej więcej jeszcze w moim zasięgu tam, no dobra, troszkę bym przeciął jedenastkę, ale na jedenastce nikogo nie ma, na dziesiątce nikogo nie ma. I chciałem sobie wywieźć po prostu, było jakieś, nie wiem, 220 metrów z trzynastki, tak jakby na dziesiątkę, można powiedzieć. No ale chłopacy z dwunastki gdzieś tam też sobie korzystali z okazji, że jedenastki nie ma i też tak sobie przecinali sobie tą jedenastkę, więc nie chciałem im się wpierdzielać w zestawy. Nikogo nie ma na jedenastce, szybki telefon do właściciela, czy ktoś może, nie wiem, ma zamiar tutaj przyjechać na tą jedną dobę, czy tam na kilka dób, nie wiadomo, na jedenastkę albo na dziesiątkę. Właściciel powiedział, że nie, że jest jedenastka i dziesiątka wolna do jutra, więc słuchajcie, tak naprawdę ani chwili się nie zastanawiałem. Brolka ciul, że mokra, szybko zwinąłem do auta cały sprzęt, wędki tylko ściągnąłem, włożyłem do samochodu i dziś da na 10A. 10A, czyli jestem na stanowisku tak jakby takim niepisanym pomiędzy 11 a 10 i słuchajcie, na wprost mnie. Czyli już klasycznie, bo te ryby zawsze tutaj się pojawiają w tych okolicach. Z 10A na wprost stanowiska numer 6, 7, tylko że bardzo blisko, 60, 50 metr od brzegu. Masa karpi, na pewno teraz widzicie to na ujęciach z drona, ile tych karpi tutaj jest. No i postanowiłem, że no, po co mam siedzieć tam i liczyć na jakieś strzały, który będzie albo nie, jak nie ma tam ryb. Tutaj, choćbym nic nie złowił, to i tak no, jestem w sektorze, gdzie jest ryba. O, tak to można nazwać. Tylko teraz pytanie, czy ta ryba chce się schylić po moje zestawy. Automatycznie z racji tego, że no jest tych ryb tutaj masa, postawiłem dwa zigi oraz dwa klasycznie na grunt. I czekam. Dopiero co tak naprawdę się ogarnąłem, tą jedną nockę już się przemęczę, śpię w aucie, nie rozkładam namiotu, to nie ma sensu, jest godzina 12. Kurde, szybko mi to zeszło, słuchajcie. O 10.40 postanowiłem, że szybko zmieniam stanowisko. I już jestem ogarnięty, piję sobie kawkę na nowym stanowisku. Ciekawe, czy jakby to przyniosło rybę, słuchajcie, no to no fajny strzał by był. Taka szybka zmiana. Wiadomo, nigdy nie chcę się pakować tak na wariata, ale mówię, dobra, co mi szkodzi? To jest tylko chwila to wszystko ogarnąć i przejechać ile? Paręset metrów na kolejne stanowisko. Jest wolne, to korzystam. Zobaczymy, czy te zigi ruszą. No centralnie też pewnie to widzieliście na ujęciach lub za chwilę zobaczycie. Centralnie wywiozłem zigi w ławice karpi, nie? Też się troszkę ociepliło, bo jest ciepło, no tylko tam żawka. Co chwilę jakiś tam deszczek popaduje. Noc ma być bezchmurna i jutrzejszy poranek też ma być taki fajny, no ale z tego jak jutro już do domu. Powiem Wam, że ta jeszcze jedna doba by mi się przydała, tak żeby zostać do poniedziałku. No ale niestety nie mogę, no bo wiadomo, praca. No nic, ja sobie siedzę, odpoczywam, bo troszkę miałem roboty przez te ostatnie 2 godziny, ale miejmy nadzieję, że to będzie mi się opłacało. No i słuchajcie, strzał w dziesiątkę. Mam branie na zigu. Zestaw maksymalnie 20 minut w wodzie. Czyli to był strzał w dziesiątkę. Po takim czasie holować rybkę, baja. Kurde, silna. Cały czas wybiera. Widzicie, Zig działa o każdej porze. Nieważne, czy to lato, kiedy ryby wygrzewają się, czy wiosna i temperatura wody ma 6 stopni. Jak zlokalizujemy ryby i postawimy im przed pyskiem przynętę, to jest duża szansa, że się po prostu uda.
Kurczę, za bardzo mi idzie na prawo. Słabo by było, jakby mi się wrąbała w zestawy. Jest ciężarek. Jest, to jest karpik, słuchajcie. Ja już go widzę. Ja już go widzę. Nie jest za duży chyba, ale to w ogóle nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jaka jest waga tego karpia. Czy on będzie miał 10 kilo, 8 czy 20, będzie mnie cieszył tak samo. Oj, ale jest ładny. Jezus! To jest dwudziecha! Jaki piękny! Halo! Jest ryba! Ty, ale to jest chyba dwudziecha. Nie, no zaraz się zważę. Ja pierdolę, ty. Na tego ziga, co wywoziłem z tobą, nie? Ale beka. Dobra, słuchajcie, mam kamerzystę. Przyjechali chłopacy z jedynki, z dwunastki. Jest duże prawdopodobieństwo, że to jest dwudziecha. Choćby nieważne, jaką ona miała wagę, to i tak mega cieszy. Zważymy ją tutaj przy świadkach. Jeszcze nie zdążyłem wywieźć, za chwilę wywiozę, ale najpierw ciekawi mnie waga tego kloca. Albo starujemy najpierw worek, będzie ciekawiej. Czy nie? Od razu, dobra. Dobra, damy na zero, a potem sobie wytaruję. Dobra, jest zero, gdzie tu są kilogramy, żeby za szybko w euforię nie wpaść. Nie, to duże, nie? 24 widzisz, gdzie jest. Te duże, dobra. Lecimy. Dwadzieścia trzy z workiem, co oznacza, że ile bym nie odjął, to i tak jest 20+. Ale nie wiecie, nawet nie macie pojęcia, jak ja się cieszę, nie? Nie dość, że jest to moja pierwsza zasiadka w nowym sezonie. Nie dość, że podjąłem mega spontaniczną decyzję, to jeszcze udało mi się złowić 20. Na krążnie, na ziga, na pierwszej zasiadce. Dobra, szybciutko ją wam pokazuję. Potem jeszcze zrobię sobie małą sesję w wodzie, żeby dla ryby było oczywiście bezpieczniej. Ale jest kloc. Przyjmujemy wagę, słuchajcie, 21700. Dobrze mówię? 23, 22, 21,5. Dobra, bo już nie chciało mi się worka tarować. To jest, słuchajcie, mało istotne. Jezus, kiedy ja ostatnio 20 trzymałem. Zobaczcie. No jest piękna. Dzięki. Tak się rozpoczyna, słuchajcie, sezon. Niby krążno. Jakoś tak budzi się pomału. Ale mi taka ryba wystarczy. Mega. Dzięki. Idziemy do wody. Jest. Jestem już po sesji. Rybka bezpiecznie tutaj w wodzie. Zrobiłem sobie foty. Mega się cieszę. Także czas przyszedł ją wypuścić. Brak mi słów, naprawdę. Zobaczcie ją jeszcze raz. Piękna. Masakra. Dobra, dzięki. Nie wracaj. No już chcesz wracać. Dobra,
wypuszczam. Jest! Udało się. Zjadłem, bo w tą nagrodę zamówiłem sobie pizzę z Bytowa i mam chyba drugą rybę. Jest branie na zigu. Żyłka już jest napięta. Hanger przyklejony do blanku. To może oznaczać tylko jedno. Kolejna ryba na ziga. Nie no, podnoszę to, bo tam dwa piki na zigu to już jest ryba. Ten jest mniejszy na 100%, czuję to. Nie dość, że ten kij jest miększy, większa parabola, to po prostu czuję, jak ona bije, nie? Jest karpiszun. O, jaki mały grzdyl. Jest? Siedzi. Siedzi mała paróweczka. Ole ciemny. I jest drugi karp. Mega! Dobra, wywozimy szybko ziga. I co wy na to? Ja w to nie wierzę. Jak się bawić, to się bawić na całego. Druga ryba. Druga ryba na ziga. Tylko tyle, że z inne miejscówki. Tym razem maluszek ciemny. Niesamowite. Muszę podciągnąć. Ale on jest zarobisty, ma kolory. Pokażę cię i wypuszczam. Także daj mi chwilę. Zobaczcie. Czarnucha. Jest druga ryba. Mega! A jeszcze jest nocka przede mną i jutrzejszy poranek, także naprawdę, no, nigdy bym nie pomyślał, że w tak kiepską pogodę uda mi się super połowić. Dobra, nie męczymy rybki. Dzięki, super masz kolory. Wypuszczam cię. Kolejna ryba na ziga. Zrobione, film nagrany dla was. Mega, mega się cieszę. Jest to coś absolutnie niesamowitego. Kto by pomyślał, że na marcowej zasiadce, gdzie woda ma 6 stopni, gdzie cała woda stoi, bo oczywiście nikt nie jest na tyle, żeby łowić na ziga. Ja łowię i łowię. Także trzeba łamać schematy. Dużo ludzi też, nie wiem, boi się tego ziga, albo po prostu się nie chce im bawić w tego ziga. Jak widać, skutkuje. Ja od zawsze lubiłem tą metodę i nie patrzę na porę roku, jak widać na załączonym obrazku, czy się łowi na ziga, czy nie. Każda pora jest dobra, jeżeli tylko zlokalizujecie ryby, to jest mega ważne. Dobra, zestaw już wywieziony po tej rybie. Nic, czekam na kolejne branie. A tymczasem idę się troszkę ogrzać do auta, bo zmarzłem. Nie wierzę w to, nie? Dopiero co skończyłem nagrywać dla was tą wstawkę po wypuszczeniu ryby. I mam chyba kolejne branie. Zobaczmy. Był jeden pik. Kolejny. Zobaczcie to.
to już jest ryba. Dajmy jeszcze chwilę. I tak tam już jest ryba. Jeszcze jeden pik i zacinam. No, dajesz. Żyłka już jest napięta. Podnosi. Podnosi, podnosi. No nie ma co czekać, tylko trzeba się brać za robotę. Kolejny karp. No i jest trzeci, słuchajcie. Co tu dużo mówić? Proszę bardzo, tych dwóch nie ważyłem. Ta ciut większa od tej drugiej. Nie ma znaczenia. O, ale woda jest naprawdę jeszcze zimna, nie? Ale czarno. No chodź, do góry. Oj się wyginasz. Nie chcę się wam pokazać w całości. Chodź. O. I proszę bardzo. Trzeci karp. Fajny teraz zachód się robi. Noc ma być taka bezchmurna. Może jeszcze jutro coś da? Panie kolego, proszę się nie wyginać. Ekstra. Dobra, już wracasz. To co, tym sposobem zawołaj kolejne. Jak już się tak bawimy, to się bawmy do końca, co nie? Mega. Że takie poranki są naprawdę piękne. Cisza, spokój. Ćwiergot ptaków, nad głową sowa, w oddali słyszę dzięcioła, gdzieś tam skrzeczą kaczki. Jest naprawdę... Jest dobrze. Jest po prostu dobrze. Wypicie kawki o poranku nad brzegiem wody to jest coś, czego mi zdecydowanie brakowało przez ostatnie czasy, biorąc pod uwagę nawał pracy. Do tego jeszcze jakaś tam nauka na studia. Taki reset jest na pewno mega potrzebny, nie? No i przede wszystkim mam to, po co tutaj przyjechałem i to z niewyobrażalną nawiązką tak naprawdę, bo przyjechałem tutaj gdzieś tam z myślą, żeby złowić tego swojego pierwszego karpia w tym sezonie. A co dostałem? Dostałem 3 karpie, a wisienką na torcie jest oczywiście 20+, nie? Mega. Dobrze. Dopiję kawkę sobie do końca, pomału zacznę się tutaj ogarniać. Jest dopiero gdzieś tam koło godziny 8, więc myślę, że jeszcze dobre 3 godzinki sobie posiedzę. Może to słońce gdzieś tam się jeszcze będzie przybijać i uda mi się coś wypracować. Nie potrzebuję, ale jakby miał się trafić, dlaczego nie? No i już na zakończenie tego vloga kilka słów odnośnie właśnie metodzie Zigrig. A mianowicie, jeżeli jeszcze nie wiesz, jak łowi się na ziga i chciałbyś zbudować swój pierwszy zestaw na ziga i próbować łowić karpie na ziga, to odsyłam Cię kilka filmów wstecz na moim kanale. Znajdziesz taki film, jest to poradnik od A do Z, jak zbudować ziga. Pokazane wszystko krok po kroku, z jakich materiałów, jak go się buduje, jak ustawia się ziga oraz jak też holować ziga, bo też kilka słów na ten temat trzeba powiedzieć przy tak cienkim materiale, żeby nie popełnić żadnego błędu. Tutaj na tej zasiadce używałem przyponu metrowego do ziga, takiego IQD riga. Jeżeli chodzi o materiał, jest to Outline Zig z Avida, 12-lipsowy, 0,30 mm. Bardzo fajny, pomimo tego, że cienki materiał, to naprawdę bardzo wytrzymały. Haczyki są to wide gapy, rozmiar numer 8 z Avida. A przynęta, jaka mi się sprawdza, to przede wszystkim wyporne popki.
a z racji tego, że Matchbites takowe posiada, więc z tego korzystam. Tutaj akurat postawiłem na Crimseeda washouty 14 mm. W pojemniczku masz trzy kolory, żółty, biały i różowy. I tak naprawdę odkąd cały czas katuję tego z Ziga, to najbardziej sprawdzają mi się pop-upy w kolorze białym oraz żółtym. Tutaj akurat na tej zasiadce użyłem właśnie tego Crimseeda, ale bardzo mi się sprawdza Zinga, no bo jest żółta, tak? Ogólnie mówię, no te kolory, biały i żółty, to mi się to najbardziej sprawdza. Też wcześniej pytaliście odnośnie tego, jak właśnie wyszedł ten poradnik, czy używam pianek. Nie, nie używam pianek, mówię tylko na pop-upy. I nie daję żadnej pasty, papki, peletu, stick mixu do łódki. Zresztą najprawdopodobniej widzieliście to na przebitkach z drona, jak wywożę swój zestaw do Ziga. Po prostu leci sam Zig, tak? Sam pojedynczy pop-up i to wystarcza. Czasami robię tą zanętę do Ziga, ale naprawdę sporadycznie, rzadko i tyle w temacie. Morał zasiadki jest taki, jak już wspominałem, nie bójcie się łowić na Ziga. Zig to nie jest tylko i wyłącznie metoda połowu karpi latem, wtedy kiedy te karpie się wygrzewają, kiedy widzimy te spławy. Warto próbować, tak jak widać na załączonym obrazku, wczesną wiosną, o każdej porze jest to dobra metoda, jeżeli karpie nie żerują, nie pobierają pokarmu z dna. Idzie uratować zasiadkę i złowić pierwszą dwudziestkę w nowym sezonie. Także jeżeli Wam się vlog podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo dużo osób nadal ogląda, a nie subskrybuje. I dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, cześć.